Dzisiaj będziemy układać te słodziutkie kotki po prawej stronie. Patrzcie na to, tutaj mamy takiego zielonego kotka, który idealnie tutaj pasuje, ale czy to będzie dobre miejsce? Zaraz się okaże. Tutaj wchodzi drugi ten kotek, myślę, że teraz czekajcie, ten kotek wejdzie chyba tutaj. Okej, wygląda to naprawdę dobrze i teraz czekajcie, żeby wszystko dobrze poszło. Tak, patrzcie, jakim ja jestem mistrzem. Uwaga, kładziemy wszędzie te kotki i teraz jest idealnie. Zastanówmy się nad kolejną układanką. Dobra, to nie będzie na pewno łatwe. Czekajcie, tu jest jakiś taki wielki kocur. Nie, on nawet nie jest aż taki duży, jak mi się wydaje, ale chyba pasuje w tym miejscu. Dobra, na razie tak po prostu dawajmy je, o, w ten sposób. Yo, jakie te zielone kotki są duże. Czekajcie, nie, to musimy najpierw chyba tego dać tu. O, dobra, idealnie. Tego dajemy tutaj. Ten też, jaki on jest wielki teraz. Ej, co mu się stało? Czekajcie, ten jest też ogromniasty. Chwila. Oj, coś tu nie pasuje. Coś tu, o nie. Czekajcie, tak to nie może wyglądać. Chwila, ja to wszystko pomieszałem. I chyba wiem jak, tak robimy w tym miejscu. O, jak to idealnie pasuje. Jo, ej, dobra, to pasuje teraz mega idealnie. I teraz czekajcie, i tak, patrzcie na to, ale się ułożyły te koteczki. Dobra, kolejna układanka, tym razem ten kotek. Dobra, nie wiem gdzie on ma wejść, może ten ma wejść tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten wchodzi tu, ten leci, okej, mamy pewien problem. Chyba leci tu, ten tu i ten tutaj. Ej, nie, coś tu nie pasuje, czekajcie, jak ja mam to zrobić? Sekundka, może ten kotek tu, w takim razie, o nie, źle. Zróbmy inaczej, zróbmy tak. O, patrzcie, czy to będzie w ogóle miało sens? Chyba tak, poczekajcie. O, nie, to nie ma sensu. To jednak nie pasuje tutaj, widzicie, wszystko mi się pomieszało. Jeszcze raz, koteczki, kotunie. Jak my to mamy zrobić? Chwila, może zrobimy to, czekajcie, na pewno żaden z tych kotków tutaj nie pasuje, no ten musi wejść tutaj, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby on pasował gdzieś indziej. Teraz może musimy najpierw pomieszać te malutkie kotki. Dobra, jak, o, czekajcie, a tak, o, to będzie to. O tak, idealnie, jest, tak wyszło nam, patrz na to i cyk, tutaj czerwony kotek i każdy jest tutaj elegancko ułożony. Lecimy dalej, kolejne kotki, teraz czekajcie, jest dosyć trudno, jakby to zrobić, on chyba idzie tu, ten idzie tu, ale to jest proste, ej, to jest banalne, ty, czy mi, czekajcie, czy ja to zrobiłem idealnie, no patrzcie na to, w sekundę my to skończyliśmy, ja nie mogę. Czekajcie, teraz mamy mega trudne puzzle, dobra, chwila, jak to zrobić, na przykład zróbmy kotka w tym miejscu, drugi kotek, na przykład tu, trzeci, ej, dobra, nie, czekajcie, to akurat jest super trudne, nie żartuję. Jak my to mamy w ogóle tutaj, czekajcie, on jest za duży, ten chyba będzie idealny, albo nie, czekajcie, po kolei. Robimy tak, tego wariata dajemy tu, teraz tego dajemy, no tutaj chyba to nie będzie pasowało, tutaj też, ej, dobra, czekajcie, te puzzle są super trudne. Chwila, teraz, dobra, ten tutaj kompletnie nie pasuje, ej, w ogóle tutaj żadne nie pasują, patrzcie, w tym miejscu tutaj jest taka jedna krateczka, która niestety w ogóle, no nie pasuje tutaj, ten kotek też by tutaj nie pasował. Może zrobimy, czekajcie, coś takiego. Ten idzie tu, nie, dobra, to nie pasuje, o nie, nic nie pasuje. Temu kotkowi też jest za mało tutaj miejsca. O, dobra, mam pomysł, coś takiego. Dobra, to jest okej, git pomysł. Teraz czekajcie, idziemy może, o nie wiem. Ej, mega ciężkie. Dobra, a ten kotek jak wielki jest? O, taki jest na przykład. Dobra, ten może zrobić coś takiego. Takiego, o, ej nie, czekajcie, prawie, ej nie wierzę w to, zobaczcie, prawie nam tutaj zabrakło trochę. Możemy zrobić tak, ej, czekajcie, czyli, o, chwila. Nie, zaraz, ja chyba będę mógł zrobić wszystko, czy mi się wydaje. Nie, chwilka. Oj, to nie pasuje. Troszeczkę mi tutaj nie pasuje tych rzeczy, ale zaraz wydaje mi się, że możemy to przejść. Nie, to kompletnie tutaj nie pasuje. Come on! No ogarnijcie się, czekajcie. A może chwila. Jakbyśmy zrobili na przykład... O matko, co ja tutaj robię? Co ja teraz tutaj robię? Nie, to kompletnie nie pasuje. Czekajcie, chyba to mamy. Nie gadajcie, proszę, nie powiedzcie mi. Tak, mamy to, ale te kotki były tak trudne. Mamy znowu kolejne bardzo trudne puzzle. Pójdźmy na przykład tak, tutaj, teraz, oj, czekajcie, wydaje mi się, że ten pasuje tutaj, tak idealnie, ale zaraz, ten pasuje tu, o, całkiem dobrze nam idzie. Teraz tak, kwadracik może jeden tu, drugi tu i teraz zaraz, ile nam tutaj potrzebna jest przedmiotów, ej, o nie, ty, tu mi nie wystarczy normalnie tych, jak to się nazywa, kotków, zobaczcie na to, nieważne co on zrobił, no patrzcie, brakuje chyba troszkę miejsca, czy mi się wydaje, nie, no czekajcie, o nie, te kotki nie pasują kompletnie, może byśmy zrobili, ha, ej, dobra, to będzie super trudne, to będzie akurat mega ciężkie, żeby to wszystko zrobić tak, żeby to było po prostu idealnie, może, nie, dobra, inaczej to trzeba zrobić, zrobimy to tak, o, patrzcie, jakby te kotki teraz tutaj zmieniały, kompletnie to inaczej wygląda, ale ten kotek tutaj nie pasuje w takim razie i czekajcie, musimy troszeczkę spokojniej to zrobić, bo tak, ten na pewno musi tutaj wejść, teraz, kolejny tutaj, o, wiem, o, nie, on tu nie pasuje, a to
to by było tak dobre. No wydaje mi się, że ten najlepiej pasuje, prawda? Dobra, te dwa są na pewno dobrze. I teraz musimy pomyśleć. Tutaj nie pasuje ten kotek czerwony w żadnym miejscu. Ten pasuje tutaj. Mamy trzy kotki takie, wiecie, takie wkurzone. O, no one są fajne tutaj. I teraz mamy tak. Te chyba nie pasują, mi się wydaje. Musimy może zrobić coś takiego. Albo nawet, czekajcie, coś z tym trzeba będzie zrobić. Tak na przykład i tak. O, jest naprawdę dobrze. Czekajcie, jest bardzo dobrze. Ale nie, nie, nie. No chwila, no nie jest aż tak dobrze. Nie jest tak idealnie, jakby mi się wydawało. Czekajcie, idziemy tu. O, 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 o. No nie wierzę. Ej, zabraknie mi kotków? Czy mi się... Nie, nie zabraknie mi kotków. O, idealnie! Widzicie, jak my to zrobiliśmy? Jo, ale to było fajne. Kulki, kuleczki, dawajcie tutaj. Dobra, ten kotek jest strasznie duży. On jest ogromny. Tutaj mamy takie, no, dosyć trudne te puzzle. Powiedzmy, że tak. Na razie po prostu postawmy je tutaj, gdzie mi się wydaje, że mogą być. O, 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 o. Ej, zaraz to wygramy. Ty, co jest? Nie, dobra, nie wygramy tego jednak. O, nie. To jest cięższe, niż mi się wydaje. Mamy tutaj takie zygzaki, więc wydaje mi się, że ten zygzak idzie tu, a może drugi zygzaczek pójdzie. Trudne to jest. Naprawdę trudne, może w tym miejscu. Mamy tu. Patrzcie, 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 patrzcie. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tak, może was wywalimy. Ty idziesz tu. Nie, dobra, to nie pasuje, to nie pasuje. Jakby to zrobić? Może zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Tutaj robimy coś takiego. To jest za dużo miejsca. Nie, 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 nie. Dobra, kompletnie nie tak. Czekajcie, jeszcze raz to zróbmy. Chwila, pomyślmy. Musimy zrobić tak. Tutaj tego wielkiego może dajmy. Tego dajmy, patrzcie, w ten sposób. A nie, on jest za dużo, on jest na trzy. To nie, to jednak tak nie będzie na pewno szło. Dobra, co musimy zrobić? O, dobra, w tym miejscu postawimy taki kwadracik. Niech będzie. Teraz tutaj, teraz kwadracik. Teraz coś takiego. O nie, to nie pasuje. To nie, no to nie, no to nie pasuje zupełnie. Czekajcie, nie wierzę w to. Te kotki najgorsze. No, co z wami jest? Czemu wy się nie chcecie ułożyć tak, jak ja chcę? Wy chyba, ty pójdź nawet tak, może coś takiego. Ty na przykład pójdziesz tu. Ty pójdziesz tu. O, o, ej, czekajcie, jakoś to zaczyna wyglądać, ale nie, potrzebuję pomocy. Zrobiliśmy to, ale to było serio naprawdę trudne. Kolejny szalony poziom. Tym razem zobaczmy ten szalony poziom, jak on ma wyglądać. Wydaje mi się, że to tak mniej więcej może być. Nienawidzę tych kotków. Te kotki takie są najgorsze. O, je naprawdę ciężko tutaj gdziekolwiek dopasować, dlatego ich za bardzo nie lubię i już widzę, że coś robię źle. Dobra, spokojnie, czekajcie. Jeszcze raz. Postawmy może to tu, teraz to tu. O, o, o. Jak idealnie ten pasuje. Widzicie to? Dobra, dobra, dobra. Stój, zostaw go tutaj. Ten idzie tu. O, nie wierzę w to. Ej, patrzcie, jak my to robimy. Ej, my to zaraz rozwalimy cały ten system. Ja cię kręcę. Tak, robimy to. Czekajcie, ale nie do końca. Ajajajajaj, czekajcie. On jest za duży. Ty w ogóle, jaki on jest wielki. I ten też. Dobra, czekajcie. Nie, nie, nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wszystko wyczyśćmy, bo te kotki są strasznie duże. Czyli wydaje mi się, że na przykład zróbmy tak. Nie, dobra, to na pewno nie będzie tak pasować. Może zróbmy coś takiego, a drugiego postawmy, załóżmy w tym miejscu. I teraz tak naprawdę trzeba będzie dopasować te wariaty tutaj. Może zróbmy tak, może... Oj, nie, 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 tak nie pasuje na pewno. Ten też jest ogromny, dobra. Postawmy go w tym miejscu. On idzie tu, teraz tak. Ten idzie na przykład... Ej, nie wiem, gdzie on idzie. O matko, to nie pasuje tutaj. Nie, potrzebuję pomocy, czekajcie, pomoc, pomoc. Tutaj mamy dać tego kotka. Co? Nie rozumiem tego. Dobra, pomoc jeszcze jedna. Dobra, tego kotka tutaj, dobra. I teraz go zrobimy pewnie sami, powinniśmy przynajmniej. O, 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 czekajcie, tak, 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 tak. Ej, tak to ma wyglądać. No, nie do końca. Dobra, nie wiem. Ułożyłem je, nie wierzę w to. Patrzcie, robimy tak i ostatni leci tutaj. Koniec, nie mogę. Ej, dobra, te poziomy. Ja myślałem, że te kotki będą takie prościutkie, przyjemne, a one są super trudne. Czego te wszystkie poziomy są takie trudne? Nie wiem, dobra, nieważne. Spróbujmy w każdym razie na spokojnie te kotki poukładać. Może tutaj nie. Ja serio nie spodziewałem się, że to będzie takie trudne. Serio, ja myślałem, że a, to jest kotki, jakaś gra dla dzieci. Nie, no nieprawda, to nie jest gra dla dzieci. To jest serio trudna gra, przy której trzeba tyle myśleć, bo to jest naprawdę trudne, serio. No nie wiem, i co teraz mam zrobić? No i ja nie wiem, naprawdę, to nie jest takie łatwe. Dobra, robimy tak, dobra, to na pewno nie tak. Na pewno nie tak, na pewno nie tak, na pewno nie tak. Myślę, że ten kotek tutaj dobrze pasuje. Teraz tak, na przykład ten kotek idzie tu. O, 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 ten idzie tu, patrzcie, patrzcie na to. Coś takiego. Jest naprawdę fajnie, ten idzie tu. Dobra, mamy pierwsze złożone. Teraz wydaje mi się, że ten kotek na pewno idzie w to miejsce. No chyba, że mamy kotka takiego. A nie, on jest za mały, to na pewno on musi iść tu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zróbmy tego, tak, 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 tak. On na pewno jest w tym miejscu. I teraz tak, idzie kotek. Może, ej, czekajcie, czekajcie, jakbym zrobił. Chwila, chwila, stop, 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 on niżej. Tego tutaj, nie, to nie pasuje na pewno. Tutaj musimy mieć jakiegoś prostego kotka. O, jest, 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 proszę. Proszę, 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 czekajcie. Oj, nie, nie, nie pasuje za bardzo. Jeden, drugi i teraz dobra.
dobra, spokojnie, coś takiego i patrzcie, nie wierzę w to, brakuje mi takiego kotka. Takiego kotka mi tutaj brakuje, ale nie mam takich, czekajcie, jakby to zrobić? Musimy troszeczkę inaczej chyba troszeczkę pokombinować. Na przykład zrobimy coś takiego, patrzcie, o, jest, udało się. I uwaga, ten kotek tutaj, bez podpowiedzi zrobiony, naprawdę trudny koci puzzle. Dobra, co jest nie tak z tym puzzlem? Zobaczmy sobie, na razie po prostu postawmy tak jak zawsze. O nie, ej, to jest naprawdę po pierwsze mega trudne, a po drugie widzicie, że jest strasznie dużo takich właśnie zakończeń niefajnych i one są, no, dosyć powiedziałbym takie, no, nieprzyjemne, prawda? Jakby to zrobić? Ej, dobra, mamy bardzo mało w sumie takich fajnych kotków. Same kotki takie, które, no, jakbym to powiedzieć, no, nie są, nie pasują zbytnio do każdego miejsca. O, to jest chyba idealne powiedzenie. I teraz sekunda. Jak ja mam wcisnąć? A wiem, jak mam wcisnąć. Dobra, ten kotek na pewno leci tu. I teraz tak, no i teraz się zaczyna tak naprawdę pod górkę tylko i wyłącznie. Jak ja mam to zrobić? No nie mogę. Dobra, robimy może tak. Tutaj trzeba będzie chyba naprawdę dobrze te kotki ustawić właśnie. To jest chyba najważniejsze. Teraz tak, jaki kotek może wejść w to miejsce? No chyba tylko ten. Teraz jakiś 6 na 6. O, dobra, dobra. Patrzcie na to. Jo. Ej, dobra, to jest dobre. To jest naprawdę dobre. I teraz czekajcie. Nie, no brakuje mi tego kotka. Takiego kotka, tego tylko jakby odwróconego, nie? Czy mamy coś podobnego tutaj? Chyba nie. A może jakbyśmy na przykład... Dobra, bo to nie pasuje zupełnie tutaj. To też nie. No wydaje mi się, że ten kotek jest okej. Może jakbyśmy na przykład... O nie, on nie pasuje tu. Czekaj, sorki kotku. Na przykład byśmy dali tu, o, no tego na pewno dajemy w to miejsce. Teraz zaraz, jakby tutaj to zrobić? Ej, dobra, no ja jestem pewien, że my jesteśmy prawie tutaj już na mecie, tylko zobaczcie, no coś tutaj jednak nie pasuje. Może czekajcie, zrobilibyśmy coś innego, zupełnie coś innego. Na przykład musimy pokombinować, pomyśleć, o, dobra, to mi się podoba. Coś takiego, teraz zrobimy tak i może tu, tylko żaden ten kotek nie pasuje teraz w tym miejscu. Może zrobimy tak właśnie, kotka. I teraz kolejny kotek. On był chyba... Ej, dobra, nie mam takiego kotka, jakiego bym chciał. Nie, to nie jest ten kotek. Nie, źle. A, bo ten kotek jest tutaj u mnie. Okej. Robimy tak. Teraz tego robimy tutaj. Nie pasuje to teraz zupełnie. Nie poddam się. Na pewno nie ma opcji. Robimy tak. Dobra, im pasuje. Ej, to wszystko pasuje idealnie. Praktycznie jest bardzo dobrze. Teraz tylko... Ej, dobra, nie wiem. To jest mega trudne. Potrzebuję podpowiedzi. Tego kotka tutaj. Dobra. No tak jak myślałem. Tutaj dajemy kotka dużego, czyli tego, okej, spoko. Tutaj dajemy tego kotka, ej, dobra, ja nie rozumiem, o co chodzi, w ogóle bym tego nigdy się nie zorientował, tego dajemy tu i teraz poczekajcie, sami to zrobimy, robimy tak, nie, czekajcie, nie wszystkie kotki pasują, ten chyba nie pasuje, tutaj nie pasuje jednak idealnie, cyk i uwaga, ostatni kotek, dobra, mam to, ale serio, bez tych podpowiedzi, te zagadki są najtrudniejsze na świecie. Dobra, tego puzzla musi mi się udać rozwiązać i to w miarę, myślę, że dobrze, ponieważ ja już naprawdę nad tymi kotkami siedzę dosyć tutaj długo, może zrobimy coś takiego, oj nie, to nie jest to, ale jakie te kotki są duże takie, widzicie? Ogromne one są wręcz. Robimy coś, nie, to na pewno nie pasuje tutaj, tu. Jakby was tutaj kotki, że tak powiem, no ładnie tutaj zagospodarować. Dobra, to jest bardzo trudne. W sumie byśmy może zrobili, nie, tak na pewno nie pasuje. Może coś takiego, o. Tylko wtedy tutaj mamy, jak widzicie, taki problem, że jest takie jedno miejsce niefajne. Może zrobimy na przykład, patrzcie, coś takiego. Ciekawe to jest. Jednak nie wydaje mi się, żeby to było dobre. Nie, to nie jest dobre. Może zrobimy tak, czekajcie, o, takie coś. Dobra, ciekawa sprawa. Teraz zrobimy tak, raz, dwa. Ej, dobra, zupełnie nie wiem, co ja tutaj tworzę, nie, ale może mi się uda jakoś ładnie te kotki, że tak powiem, no, żeby się tutaj lubiały, nie, ale jak na razie widzę, oj, nie jest dobrze. Oj, nie, na pewno, nie, wszystko clear. Wszystko trzeba wyczyścić, jeszcze raz to zróbmy. Robimy tak, tutaj mamy takie lisy. Dobra, tego lisa nie chcę, może zrobimy tak, jeden lisek. Drugi na przykład tu, aha, ale my... No właśnie, problem jest taki, że nie za bardzo. O, ten jak idealnie pasuje w to albo w to miejsce, tylko nie wiem jeszcze, które będzie chyba lepsze. Może nawet to? Nie, to na pewno nie jest to chyba miejsce, to jest chyba to miejsce raczej. I teraz, dobra, i teraz pomyślmy. Patrzcie, jak idealnie, dobra, to jest idealne miejsce, świetnie. Teraz tak, ten tu jest idealne miejsce w tutaj, ładnie. Patrzcie, tutaj potrójny kotek, błaga, muszę to zaraz skończyć. Jeden, drugi, nie wiem, co ja robię. Nie, tu jest zły kotek, dobra. Nie wierzę w to, no nie mogę. Czekajcie, spokojnie. Tego kotka nie chcę. Może zrobimy tak. O. A tego, no nie wierzę, tutaj się troszeczkę nogą stykają.
Jakby to zrobić? Zaraz. Ja naprawdę coś zaraz wymyślę. Może nawet zrobimy tak, że jeden kotek pójdzie tutaj. Drugi pójdzie... Czekajcie, stop, spokojnie. Może tak, nie. Tego kotka wywalamy, tego kotka dajemy tutaj. Dobra, i teraz w miarę to fajnie wygląda. Może postawimy jednego tu, drugiego na przykład... Ej, dobra, nie mam gdzie go postawić. Tu? Tylko, że są po trzy. O, może tak? Co to jest za ciekawe? Ej, dobra, mam pomysł, sekunda. Jakbyśmy na przykład zrobili... O, nie pasuje to nigdzie. To nie pasuje. A wywalmy tego kotka na razie. Zrobimy to jakoś... Ojojojojoj. Ej, to jest serio mega trudne. To jest trudniejsze, niż mi się wydaje. Czekajcie, robimy... Nie robimy tak. I chyba tak też nie zrobimy. Albo zrobimy... Czekajcie, nie. Chwila. Dobra, robimy tak. Jest git? Nie jest git. Jest tragicznie. Nie, jest git, czekajcie, będzie git chyba. O nie, no ja nie wiem. Ej, dobra, patrzcie, tak. Ale mi tutaj blokuje wszystko. Zaraz, mam pomysł, robimy tak. Tak, to musi być to. I zaraz, no dobra, to jednak nie jest to. Dobra, potrzebuję podpowiedzi, błagam. Tutaj dać wielkiego kota na środku. Dobra, czekajcie, jak dam tutaj wielkiego kota, to nie wiem, co dalej mam zrobić. Dobra, tutaj tego kotka, tak jak myślałem. No jasne, okej, a teraz kolejny kotek. Ten L kotek w tym miejscu. Dobra, i zróbmy to teraz może, teraz mi się chyba uda, nie? Robimy tak. Tegoś dajemy tutaj na dół, siup. Tego dajemy tutaj obok, ładnie. Tego dajemy może, aha, nie wiem gdzie. Dobra, tego dajemy tu, nie. No patrzcie na to, zabraknie mi, ale naprawdę niewiele. Dobra, pomocy. Tutaj Elka, aha, ja nie wierzę. Ja w to nie wierzę, widzowie, dobra, i patrzcie na to. Koniec, dobra, dosyć mam tych kotków. Ale te puzzle były naprawdę niesamowite.